Proszę teraz wszystkich o powstanie. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław, Panie, ten obraz. Niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Odmówimy teraz modlitwę, którą w każdej nowennie odmawiamy, modlitwę rzymską. Powiemy, że obraz Matki Bożej stamtąd bierze swój początek, a my dołączmy swoje intencje, z którymi dzisiaj przychodzimy i z którymi będziemy przychodzić na każdą nowennę. O Matko Boża nieustającej pomocy, największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi, ale ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na ranę Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, o którą bardzo Cię proszę i pragnę, abym została wysłuchana. Pomyślmy przez chwilę w dniu dzisiejszym przed poświęconym już obrazem o jakiejś najbardziej potrzebnej nam łasce za wstawiennictwem Maryi. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, aby się nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego łaskę, o którą dzisiaj pokornie proszę. A ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.